Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj zestaw o numerze 77012. Tutaj starcie, chyba pościg samolotowy, nie wiem jak to nazwać w ogóle ten zestaw. Ale w każdym razie, no jest to zestaw nawiązujący do ostatniej kurcjaty z filmu Indiana Jones. No i kurczę, naprawdę ten zestaw jest epicki, no nie ma co. To jest w ogóle mój drugi zestaw z serii Lego Indiana Jones. Mam jeszcze tą świątynię Anubisów, ale niestety tego zestawu nie zrecenzuję. Według mnie jest po prostu trochę za dużo jak do recenzji, a ja po prostu teraz wychodzę z założenia, że wolę po prostu recenzować mniejsze zestawy. No, taki trochę moja fanaberia, wiem. A jeżeli już mam coś dużego pokazywać na kanale, to moje moce, moje konstrukcje, no ile będą duże oczywiście, bo ja różne mocki buduję. No już sięgam po zestaw. Zestaw jest naprawdę epicki, ponieważ nie ma tu żadnych słabych elementów, znaczy minusów praktycznie. No i ja wam powiem, jak ja tylko zobaczyłem ten zestaw na opakowaniu, w ogóle w przeciekach, ja głównie chciałem, szczerze wam powiem, ten zestaw dla tego autka. Naprawdę, ja to tym autkiem byłem urzeczony, a na ten model samolotu, no troszeczkę narzekałem i mówiłem, no taka kupa kloca, no niby niezła, niby to dobre, no i mówię, no tak średnio bym powiedział, nie marzę o tym samolocie, ja ten zestaw głównie chcę dla tego samochodziku, ale gdy tak zbudowałem ten samolot, no to kurczę, mówię, nie, to jest jednak świetna konstrukcja i nie wiem czemu na nim na pudełku tak narzekałem, no ale jednak skoro mi się i tak bardziej podobało autko, to od niego zacznę. W ogóle przypomina mi to autko, tylko poza kolorem, jeżeli by było czerwone, to autko z bajki Sąsiedzi, naprawdę to autko do złudzenia mi to przypomina. No i naprawdę, kurczę, zastanawiam się nad zakupem drugiej sztuki, żeby nie przebudować tego autka na czerwone, ale trochę chyba mi się nie chce niestety. Ale chyba pomysł nie jest zły. No i tutaj naprawdę w tym autku zasługuje na uwagę to, że ma naprawdę fajne te felgi. No i naprawdę tutaj tak widać, że to jest taki starodawny pojazd, znaczy no wiadomo starodawny, no bo Indiana Jones to się dzieje podczas II wojny światowej, więc nie może tutaj nic być praktycznie nowoczesnego, wiadomo. No ale naprawdę widać, że on jest ładnie odzwierciedlony względem filmu. Ma tutaj fajny zderzak z przodu. Tutaj dwa światełka zrobionych, nie wiem, dla mnie to wygląda jak z miski, ale to nie jest element miski legowej. No tutaj fajne jest to tutaj, znaczy no tutaj powinna być szyba, ale takiej szyby legowej tutaj nie zaświadczymy. Nie uświadczymy w zasadzie. Tutaj mamy drzwi, niestety to jest naklejka. Z tyłu tutaj można by trochę ubolewać, że tutaj, no, można by było dać na tą naklejkę, tutaj by była ta opona, no ale niech im tam będzie. To jest zbliżone do wielkości elementu Lego tej opony. Z tyłu mamy kuferek, w którym mamy no coś, czego już nie było od wielu lat, czyli rewolwer, no i parasolka, no to już jest coś takiego powszechnego, więc częstego spotykanego, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, figurki już sobie wyciągam. No i tutaj można dać ojcu Indiego walizeczkę. No i to naprawdę fajnie to autko wygląda. Tutaj ma nad, no tutaj te siedzenia. Nie mają co prawda jakiegoś tutaj wyraźnie zaznaczonego oparcia, ale jednak jest jakieś, więc nie można mówić, że nie ma. No i ten naprawdę pojazd fajnie wygląda. Według mnie może pasować klimatem do na przykład Mafii 1. No ale przechodzimy do samolotu, w którym, mówię, na początku narzekałem, ale ostatecznie mi się spodobał. No i kurczę, no ja tym śmigłem mógłbym godzinami obracać. No i główną funkcją zabawową, chociaż ja jej jakoś nie polecam, nie stosuję, chociaż wiadomo, że to jest nawiązanie do filmu, to można wyrwać te śmigła. Łatwo wychodzą, nie jest to jakieś trudne, ale już robię to poza kamerą. No i po prostu była kultowa scena, że Messerschmitt wleciał po prostu do tunelu, no i po prostu śmigiełka mu się urwała. Wiadomo, że to była scena bardziej taka dla śmiechu niż poważna, no ale wiadomo, takie często sceny bawiły. No i tutaj widać, że ogień już wylatuje, no bo to iskry jednak poleciały od tych skrzydeł. No ale nawet jeżeli mamy cały czas zamontowane te ognie, to powiedzmy, że może, nie wiem,
jakiś, nie wiem w sumie, czy te samoloty na przykład buchały jakimś ogniem przy zapałonie, czy starcie, no z tego ciężko mi powiedzieć. Nie znam się na samolotach, na lotnictwie w ogóle. Jeśli już, to jestem lepszy jakoś już z pojazdów, chociaż też nie jestem jakimś ekspertem. No i tutaj naprawdę fajne są te kamuflujące te naklejki. No i w ogóle się zastanawiam, czy by nie kupić jeszcze drugiego i mieć takie dwa, taki na przykład, no nie wiem jak to powiedzieć, taką małą armię. No może ciekawie by to wyglądało, ale w sumie nie wiem, czy chcę na to wydać, bo jednak tyle świetnych nowości w tym roku powychodziło LEGO-wych, więc no muszę się nad tym poważnie zastanowić. No i kokpit wychodzi w miarę łatwo tutaj. No i niestety ta naklejka jest strasznie dużą wadą, dlatego że po prostu mamy tutaj ten wlew do klocka, no i po prostu jak naklejamy naklejkę, zawsze zostanie na pęcherzyk powietrza. Nie ma jakiegoś chyba sposobu, żeby to ominąć. Ja w ogóle nawet nie widziałem takiego rozwiązania u nikogo. Wszyscy słyszałem recenzenci, że się wypowiadali na tą szybkę, że to jest po prostu największy minus tego zestawu niestety. No i w ogóle chyba omówiliśmy już wszystko w tym samolocie. No może jeszcze te działka, no wiadomo, już nie będę pstrykał, ale one pstrykają. Myślałem, żeby je wymontować, ale według mnie nie rzucają się tak jak te groszki z LEGO Starus, takie czerwone, charakterystyczne, żeby po prostu z góry je widać, więc chyba je zostawię. No i samolot już odkładam na bok i przechodzimy do figurek, które są fantastyczne. W ogóle ostatnio stwierdzam, jakoś bardziej mi się podobają te zestawy LEGO, nie wiem czemu. Znaczy, nie to, żebym miał coś przeciwko archiwalnym, ale nawet przed takim, nie wiem, na przykład przed powiedzmy 3 lat według mnie było o wiele gorsze. Albo po prostu było o wiele mniej takich mega dobrych, więc dlatego na nie narzekam. Ale no, te zestawy no teraz są jakieś mega piskie, albo nie wiem, po prostu bardziej LEGO uderza tutaj w moje upodobania. No nie wiem, ale już przechodzimy do figurek. Główną tutaj figurką jest Indiana Jones, no i on jest bardzo unikatowy, ponieważ ma swój krawat tutaj, który miał tylko w jednej części filmowej. No i tutaj taką mamy minkę, taką, nie wiem, jakby miał, nie wiem. No nie wiem, no taki był bardzo skupiony. A ta minka druga bardzo, w ogóle mi praktycznie nie przypomina Indiego, taka jest w ogóle jakaś taka dziwna według mnie. No ale na uwagę zasługuje, że ma fajnie kurtkę z tyłu zadrukowaną. No i wiadomo, ma swój charakterystyczny bicz. No i na uwagę zasługuje, że pod kapeluszem ma tutaj włoski. No i to na przykład do westernowych moców naprawdę może pomóc komuś w budowie. Ojciec Indiego. No uważam, że to jest jedna z tych figurek, które uważam, że nie potrzebowały po prostu remake'u, dlatego że uważam, że ojciec oryginalny Indiego z 2009 było wiele ładniej nadrukowany. Uważam, że nawet ten strój jego był wtedy ładnie nadrukowany, no i te włoski, znaczy włosków to właśnie nie ma, tego twarz była wiele ładniej nadrukowana, jakoś bardziej szczegółowie i takie było przerwanie od tych wąsów, bardziej mi przypominało to oryginalnego aktora. No ale to jest tylko moje zdanie, uważam, że ta figurka po prostu trochę gorzej została odwzorowana, wolałem tamtą starszą, no ale na uwagę zasługuje, że z tyłu torsiku mamy tutaj nawet jakieś po prostu, nie wiem jak to nazwać, pogięcia, o. No i naprawdę ma fajną czapeczkę, no i tutaj swój charakterystyczny dziennik, no który tutaj głównie chodziło w tym filmie, żeby go zdobyć na początku filmu. No i tutaj mamy, no figurkę, wiadomo chyba kogo, no naprawdę wiernie odwzorowana, no LEGO szacun, wojny nie preferujecie, ale taki pilot może sobie istnieć. No już nawet ci w 2009 według mnie nie byli aż tak dobrze odwzorowani akurat, więc no wiadomo LEGO. No ale naprawdę, teraz się zastanawiam, jak mam ten zestaw, czy by nie zbudować czegoś w klimatach II wojny światowej. No naprawdę, to jest ciekawe pytanie. Dobre pytanie w zasadzie. No, muszę się chyba nad jakimś mockiem zastanowić. No ale jak ja oceniam ten zestaw? Według mnie, poza tą naklejką na tej kabinie Messerschmitta, no i autko według mnie nie ma wad. Daję temu zestawowi 9,5 na 10. To jest naprawdę wysoka nota. Ja uwielbiam Indiana Jonesa. No i ten zestaw według mnie po prostu wyszedł bardzo dobrze. Wszystko tu jest według mnie w nim takie zawarte. Wszystko, co jest było w nim kluczowe, potrzebne, jest po prostu w nim uchwycone, więc no ten zestaw nie zasługiwał na inną ocenę. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia. Cześć! Chociaż jeszcze chwilę, przepraszam Was mocno za to. Zapomniałem Wam pokazać jeszcze jednej małej rzeczy. Nawet dwóch w zasadzie.
Zapomniałem bardzo o tym napisie Berlin, tej strzałce, no i tutaj tym znakiem, że tutaj jest ten most, pod który tutaj to autko wjechało i samolot w zasadzie wleciał, chociaż trochę też pojechał. No, kto widział film, to widział, to wie. No, po tym znaczku nie mam tutaj za bardzo nic o czym mówić. No, jeżeli chodzi o elementy zapasowe, jest naprawdę nieźle. Mamy tutaj fajny tutaj rewolwer, którego już nie było od wielu lat w Lego, jeżeli dobrze pamiętam. No tutaj mamy fajną zapasową tą książkę Ojca Indiany, tutaj mamy Beach Indiana Jonesa, tutaj mamy ten zegar, no i mamy drugi zegar odnowiony, odświeżony, który był w kokpicie samolotu. No i uważam, że te elementy zapasowe są naprawdę niezłe. No i jeżeli ktoś tutaj został, to naprawdę dziękuję mu, bo się trochę zagapiłem i nie pokazałem tego znaku i tych elementów zapasowych, no bo to były według mnie trochę wypychacze, no chociaż nie będę gadał na ten znak, bo jest naprawdę epicki. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!